Czy ja klaszczę? Tak, klaszczę. Tak? Lecimy? Super. Co cię najbardziej charakteryzuje? Ludzie mówią, że spokój. Co jest twoją największą ekstrawagancją? Lubię ekstrawaganckie przedmioty. Jakieś takie niepotrzebne rzeczy, których nie używam, a zdarza mi się je po prostu zdobywać albo kupować. Czego najczęściej zapominasz? Kiedyś na przykład w Szczecinie zostawiłem samochód, poszedłem na bardzo długi spacer i nie pamiętałem, gdzie jest ten samochód, długo musiałem go szukać. Z jaką żyjącą bądź nieżyjącą osobą chciałbyś zjeść kolację? Za dosłownie kilka dni do Łodzi przyjeżdża jeden z moich bohaterów muzycznych, Brian Eno. No i bardzo chciałbym spotkać tego człowieka. Jaka jest twoja ulubiona część twojej pracy? Najbardziej lubię zaczynać i lubię najbardziej kończyć. To są takie momenty, kiedy jest najwięcej jeszcze entuzjazmu i satysfakcji. Gdybyś nie został muzykiem, jaki zawód chciałbyś wykonywać? Podziwiam malarzy, podziwiam architektów. Wszystkie te jakby sztuki są, wydaje mi się, nieco bardziej użyteczne niż sama muzyka. Co jest twoim zdaniem najbardziej przecenianą zaletą? Zalety są zaletami i jakby nie da się ich po prostu przecenić. Jeżeli ktoś ma zalety, to chwała mu za to i pielęgnujmy je w sobie. Jakiej cechy charakteru nie lubisz u innych? No wydaje mi się, że szczerość jest istotna i jakby brak szczerości jakiejkolwiek jest złą rzeczą. Co jest dla ciebie ideałem szczęścia? Taki perfekcyjny moment w czasie, zamykasz oczy i to jest to. Przeważnie takie rzeczy sobie uświadamiam dopiero po fakcie. Myślę sobie, wtedy byłem szczęśliwy i zwykle uświadamiam sobie też fakt, że to są momenty, kiedy nic szczególnego się nie dzieje. Najważniejsze doświadczenia w życiu? No, byłem przy narodzinach dziecka i to naprawdę wstrząsnęło mną bardzo. Jaki najlepszy prezent dostałeś? Ja mam bardzo fajną rodzinę i to jest najlepszy prezent od życia, jaki mogłem dostać. Jaki jest najlepszy prezent, jaki dałeś? Potencjalnie potrafię po prostu zamknąć drzwi i powiedzieć, a teraz mam 2 tygodnie wolne dla was. I to jest rodzaj prezentu. Czas najlepszy, jest przepięknym prezentem, to prawda. Jak chciałbyś umrzeć? Chciałbym umrzeć po prostu z poczuciem tego, że przyszedł na to czas i że zrobiłem, co chciałem zrobić, że zwodowałem po prostu swoich najbliższych w najlepszy sposób, w jaki tylko mogłem. Umrzeć po prostu w pokoju. Gdybyś mógł się odrodzić, jako kto lub co chciałbyś się odrodzić? Myśl, która się nasuwa, to chciałbym się odrodzić sobą oczywiście, ale jest to, zwykle jest to niemożliwe. Nawet w tej samej, żeby trochę ulepszać tę wersję. A jakie jest twoje motto? Żyj i pozwól żyć innym, to jest dobre motto, ale to nie moje. W sensie twoje ulubione. Okej. I to jest wszystko. Teraz poproszę cię o narysowanie swojego portretu.